Reksio. No tego Reksia to się nie spodziewałem. No ale co się dziwić. Ta bajka powstała w Bielsku-Białej. Dobra, wyjechać z tego miasta i zaznać trochę ciszy. Wygląda na to, że ta ścieżka rowerowa będzie biegła dość dłuższy czas wzdłuż tej rzeki. No dobrze. Zamknięty przejazd kolejowy, to jest dobry moment, żeby zakończyć nagrywanie. Następne wejście antenowe już będzie chyba na single tracku. Mrzawka, podmokły teren. No i tutaj się single tracki zaczynają na Koziągórę. Jeden jest odjazdowy single track. Się nazywa... Ja się zapomniałem nazwę. D'Aglesion. Dzień dobry. Coś mi się zdaje, że nie będę mógł wjechać tym single trackiem. Nie, wyścig jest teraz. Kurde, mam pecha. Ładnie widać górę przesłoniętą chmurami. Sytuacja wygląda tak. Miałem zamiar podjechać na Klinczoka single trackiem D'Aglesiowy. To jest podjazdowy single track. Ale okazało się, że na nim jest wyścig rozgrywany. No i muszę na szybko wymyślić jakąś alternatywę. Chwila postoju i wymyśliłem, że jadę tą trasę, którą zaplanowałem, ale w drugą stronę, czyli wjadę na górę tak jak miałem zjechać. No i teraz właśnie próbuję się tam dostać. Cały czas pod górę jak słychać. Chyba niedługo się rozbiorę. Zaczynam się przegrzewać.
Dolna stacja kolei Nowej Szydzielnia. No i mokro jest, no ja się boję, co będzie na szlaku. Dobra, pniemy się pod górę, na razie po asfalcie. A, to jest taka dekoracja tego. Tej kolejki linowej. Ale czuję, że muszę to powtórzyć. We właściwym kierunku i we właściwej pogodzie. I temperaturze. Ale to już w czerwcu. No i co, jak tu jechać? Czuję, że trzeba się jednak zebrać. Dobra, ruszam dalej. Nie, czekaj, źle jadę. Nie, dobrze. Przez chwilę GPS zwariował. Dobrze, pod górę jadę. No to co my tu mamy? Taki podjazd, jak widać na ekranie. Za chwilę będzie. Czyli jakieś 10% albo nawet więcej. Chyba to lubię. 530 metrów nad poziom morza. Teraz zawrotka o 180 stopni.
i są turyści. No, mamy już 619 metrów nad poziom morza. Nachylenie 9%. Mokro. Wygląda na to, że jestem w jakiejś chmurze. Bo nic nie widać tylko. A w ogóle to już tędy, to ja podjeżdżam co najmniej trzeci raz w życiu. Pierwszy raz podjeżdżałem gdzieś na przełomie wieków, około 1999 roku, na stalowym rowerze MTB marki Hugger Bugger. Pamiętam, że zajęło mi to około 1:40. Było nas 6. 3 pojechało kolejką, a 3 rowerami. Już nie ma tej marki Hugger Bugger. Rower nazywał, to był model Harrier, taki zielony, stalowy, na osprzęcie Shimano STX. Tego sprzętu też już nie ma, tej grupy osprzętowej. No i rowerów 26-calowych też już nie ma. Niemalże. No dobra, drugi raz podjeżdżałem jakieś 3 lata temu, czyli mniej więcej w okolicach roku 2020 czy też 2020, powinno się mówić. No i to był rower składany ręcznie, z różnych części, na bazie ramy Marine Hilniper Trail. O dziwo, też 26-calowe koła. 2020 rok. To już był niezły youngtimer. Youngtimer. No a trzeci raz teraz podjeżdżam na rowerze Trek Excalibur 8. Z napędem 1:12. Rocznik 2021. Koła 29 cali. Szary, aluminiowy. Zobaczcie, nic nie widać. Jestem w chmurze. 700 metrów nad poziom morza. Posłuchajcie tego. Ptaki i woda kapie na liściach. Słychać. Mam nadzieję, że słychać.
No, taki, takie drewienko to może być śliskie. Udało się. ...755 metrów nad poziom morza. Już ponad 100 metrów jestem w chmurze. Tak więc tak wygląda podjazd na Sędzielnię. Opcja wzdłuż kolejki. ...774 metry na poziom morza, nachylenie 9. No, po lewej stronie chyba z mniej kamieni. Pierwszy bieg, przełożenie 32 do 50. ...800 metrów nad poziom morza. Chyba już niedaleko. Dobrze, i rozwidlenie widzę. No jak to miałem? Lewą opcją czy prawą? Tak, prawą. No dobrze, to może nagramy trochę ze szczytu materiału. A tu jak ładnie. Ptaki śpiewają. Trochę się wypłaszczyło, to może przyspieszymy. Trzeci bieg. Uwaga, skrzyżowanie ze single trackiem.
pojedziemy tędy. Chyba nie jest łatwiej. Kolejny nawrót. Metry nad poziomem morza. No, wreszcie trochę właśnie. To znaczy 7%. Takie płaszcze mam na myśli. Słyszę jakiś gwar. To jest ludzie. Metrów. Dobra, muszę trochę odpocząć. Pierwszy bieg i odpoczywamy. W porywach do 15. Schronisko naszej dzielni. 994 metry na poziom morza.
Nie jest łatwo. Przedni piszczy, tylny nie piszczy. Z przodu tarcza Shimano 180 mm. Klocki Fibrax. Z tyłu tarcza 160 mm. Fibrax. Klocki też Fibrax. Chyba słychać różnicę. Hamulce najbardziej dziadowskie z tych hydraulicznych MT200 Shimano. Do jazdy rekreacyjnej. No i tak, jesteśmy na szczycie, nic nie widać, no ewidentnie muszę tą wycieczkę powtórzyć, przy lepszej aurze. Także nie żegnamy się z Klimczokiem ani z Szydzielnią. Jest 52 metry nad poziom morza. Lepszy niż dzwonek. Statkach jest takie coś jak syrena mgłowa. Tak to się chyba nazywa, syrena mgłowa.
kurde, listy widać, no. Tutaj był taki ładny widok. Dobra, i lecimy w dół. Przede mną 10 km zjazdu. Zobaczymy, co nas tamte hamulcowe i klocki powiedzą. Mamy MT-202, da radę. Dobry. Skoro przede mną tyle zjazdu, to może się ubiorę. Wszak nie jest za ciepło. Dziewięć stopni. No dobra, ubieram się. Za tą kałużą się ubiorę. To jest zjazd na ponad 10% na chwilę. Nie, przepraszam, 18%. Kurwa. W prawo odbił single track, ale nie wiem, jak się nazywa. No dobrze, że się ubrałem. Ciągnie. Podaj stopa. Cały czas 10% w dół. Te kamienie to chyba coś niskie. Ale nie tak bardzo.
Wystarczy nagrywania, bo to będzie przez cały czas tak nudno. Wyjechałem z chmury, wreszcie się zdwignę. Miasta 22. No i tu w lewo i to może być problem, bo raczej nie zjadę. To jest zbyt niebezpieczne.
Wreszcie cieplej. 439 metrów nad poziom morza.
no co miejscówka. Muszę tu nagrać. Ale targowa z połem, nie wierzę. Pięknie to było, piękne. Będzie pani nie tylko na zdjęciu, ale też na filmie. Rynek w Bielsku-Białej.